msza święta ze świętej pamięci Stanisława Łączaka z intencji Kazimierza Madeja z rodziną skorzeniową. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Przychodzimy na Eucharystię, mszę świętą, aby zaczerpnąć ze źródła miłości i nasycić się nią. Chcemy patrzeć na spotkanych braci i siostry oczami Pana Boga. Chcemy dzielić się z nimi prawdą Ewangelii. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy będziemy w bliskiej relacji z Panem Bogiem. Uczestnicząc w Najświętszej Ofierze, prośmy naszego najlepszego Ojca, aby Jego nauka mocno zakorzeniła się w naszych sercach i umysłach. Za grzech i zło w naszym codziennym życiu przepraszajmy Pana Boga. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem, zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawścielicę, wszystkich aniołów świętych i Was, prowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże w mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z drugiej księgi Kronik. Król izraelski Achab zwrócił się do króla judzkiego Jozafata. Czy pójdziesz ze mną przeciw Ramot w Gileadzie? Odpowiedział mu: ja tak, jak i ty, lud mój, jak i twój lud, będziemy z tobą na wojnie. Ponadto Jozafat rzekł królowi izraelskiemu: najpierw zapytaj proszę o słowo Pana. Król więc izraelski zgromadził 400 proroków i rzekł do nich: czy powinienem wyruszyć na wojnę o Ramot w Gileadzie, czy też powinienem tego zaniechać? A oni odpowiedzieli: wyruszaj, a Bóg je da w ręce króla. Jednak Jozafat rzekł: czy nie ma tu jeszcze jakiegoś proroka Pana, abyśmy przez niego mogli zapytać? Na to król izraelski odrzekł Jozafatowi: jeszcze jest jeden mąż, przez którego można zapytać Pana, ale ja go nienawidzę, bo mi nie prorokuje dobrze, tylko zawsze źle. Jest to Micheasz, syn Dżimili. Wtedy Jozafat powiedział: nie mów tak, królu. Zawołał więc król izraelski któregoś dworzanina i rzekł: pospiesz się po Micheasza, syna Dżimili. Ten zaś posłaniec, który poszedł zawołać Micheasza, powiedział mu tak: oto przepowiednie proroków są jednogłośnie pomyślne dla króla. Niechże twoja przepowiednia, proszę cię, będzie jak każda z nich,
taka, żebyś zapowiedział powodzenie. Wówczas Michałasz odrzekł: na życie Pana na pewno będę mówił to, co powie mój Bóg. Potem przyszedł przed króla. Wtedy król się odezwał do niego: Michałaszu, czy powinniśmy wyruszyć na wojnę przeciw Ramot w Gileadzie, czy też powinniśmy tego zaniechać? Wtedy do niego przemówił: wyruszcie, a zwyciężycie. Będą oni oddani w wasze ręce. Król zaś mu powiedział: ile razy mam ciebie zaklinać, żebyś mi mówił tylko prawdę w imieniu Pana? Wówczas on rzekł: ujrzałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak trzodę owiec i kóz bez pasterza. Pan Bóg rzekł: nie mają swego Pana, niech wróci każdy w pokoju do swego domu. Wtedy król izraelski zwrócił się do Jozafata: czyż ci nie powiedziałem, nie prorokuję niepomyślności, tylko nieszczęścia? Michałasz zaś mówił dalej: oto Pan dał teraz ducha kłamstwa w usta tych twoich proroków. Pan bowiem zawyrokował na twoją skupę. Oto słowo Boże. Wziąć twoją szatę, odsłon i płaszcz.
Zmusza cię kto, żeby iść z nim 1000 kroków. Idź 2000. Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj udajemy się na wycieczkę. Dobrze? Na wycieczkę. I tu już na pierwszy przystanek. Zabrały nam tutaj Panie. Ale może mi przypomnijcie, jaki tu obraz stał? Patrzcie. Tutaj, na tym podstawie. Jaki stał obraz? Ta Matka Boża, jak się nazywa? I jest królową? I jest królową Polski. Co to znaczy, że jest królową Polski? Dla Korzeniowa też jest królową? Jak jest królową Polski? Czy dla Korzeniowa nie? Dla Korzeniowa nie. Jest też. A dla Pustkowa? A dla Nagoszyna? Aha. No a tak dla poszczególnych ludzi. Dla mnie? A dla ciebie? Też. A właśnie. Dlatego jest królową Polski, nie? Dla wszystkich Polaków, nie? Fajnie jest, jak jest taka królowa, nie? Dla mamy, dla taty. A dla tych, którzy nie chodzą do kościoła, a są Polakami, to jest królową, czy nie jest? Też jest królową, tylko czeka, kiedy zaczną ci ludzie co robić. Chodzić do kościoła, słuchać, co Matka Boża do nich mówi, naśladować ją w dobrych uczynkach, nie? Właśnie. Nie wszyscy ludzie słuchają Pana Boga. Dzisiaj w Starym Testamencie, żeśmy czytali taki król Achab, nie? Wojnę urządził, a nie bardzo chciał Pana Boga słuchać. Proroka. Chociaż mu powiedział, żeby nie szedł na wojnę, to zrobił wojnę. Bo miał 500 takich proroków, którzy mu fałszywie prorokowali. Uwaga. Idziemy dalej. Tutaj. Na bal sukienka? Nie? A no to na co to jest? Co to jest? Jak się to nazywa? No, a to jak się nazywa? Który ja jestem ubrany? Ornat, tak? Powtórzcie. Ornat. Ten ornat ma narysowane co? Co jeszcze tak jest? Winogrono? Liście, tyle winogrono. Nie ma tutaj włosów. Ale jest tutaj opłatek, a opłatek jest z czego zrobiony? Z mąki, tak? A mąka jest zrobiona z zboża, ze ziarnego. Dobra, a więc tu jest symbol Eucharystii. Ja ubrałem specjalnie ten ornat, żeby uczcić razem z Wami Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. I Wy też macie takie postyki, żeby uczcić Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, podziękować Mu za to, że przyszedł w dniu wczorajszym do Waszego serca. A teraz tutaj ten ornat też ksiądz ubiera, ale on jest inny jak Ty. Komu jest poświęcony ten obraz, ornat? Jakiej tajemnicy?
Bardzo ładnie. Bardzo ładnie jeszcze powiedziałem. Tak. I tutaj jakbyśmy tak popatrzyli, to będzie literka. Matka Boża, nieustającej pomocy. Jeszcze raz. Matka.
raz głośno? Bo nam pomaga, ale żeby Matka Boża pomogła, trzeba do niej modlić, zwrócić się do niej, powiedzieć: Matko Boża, bo tego nie rozumiem, bo tego nie umiem, bo z tym sobie nie umiem poradzić, nie? Co chwilę mnie ktoś denerwuje, a chce być dobrą dla niego, nie? O, i Matka Boża jest taką osobą, która potrafiła zawsze Pana Boga znaleźć, nawet w trudnych sytuacjach. Dobrze, to jest Matka Boża nieustającej pomocy, a teraz idziemy tutaj dalej. Tu pewno rozpoznacie, co to jest. Zgodne
Najświętszej, która zaszczepiła w niego, rozmnożył cudownie, a rozmnożył jak chleb i parę ryby. Rozmnożył. Wodę przemienił wino. Tak tę miłość, którą Maryja mu ofiarowała i uczyła kochać Boga i bliźniego, Pan Jezus rozmnożył. Także starczał tej Jego miłości do dzisiejszego dnia i do końca świata. Będzie rozdawana, będzie nauczana ta miłość, będzie wlewana w serce przez sakramenty święty. Pan Jezus będzie przychodził do nas, będzie nas uczył. Dobrze, taka była Maria. Cicha, realizująca na co dzień swoje zadania i obowiązki bez rozgłosu, bez telewizji, bez żadnych takich rozgłośni, które dzisiaj przez radio, tych kandydatów na prezydenta, nie? Cały dzień, jak nie jedna, jedna radiostacja, to druga mówi, nie? Jaki jest, jaki będzie, co zrobi, nie? No, tak cały dzień jest dla tych prezydentów. Matka Boża po cichutku wypełniła swoje zadanie, zostawiła Pan Bogu resztę i się tak wszystko dokonało, że po dzień dzisiejszy na miłość głosu. Idziemy, jeszcze jest jakaś stacja z Matką Bożą w naszym kościele? Coś słabo patrzycie, chodźcie. Jeszcze tutaj będzie. Czy jest tu gdzieś jeszcze Matka Boża? Jest tutaj? No, co tutaj jest scena ukazana? Popatrzcie tak na całość. Pan Jezus umiera na krzyżu, a przy krzyżu stoi Matka i kto jeszcze stoi? Ten uczeń, jak ma na imię? Jan. Apostoł. Jeszcze raz, jak ma na imię ten uczeń? Jan apostoł napisał napisał Ewangelię i napisał o tym, jak Matka Boża była pod krzyżem, jak on był pod krzyżem, bo reszta apostołów co? Uciekli. Przestraszyli się, że żołnierze rzymscy albo Żydzi zabiją ich i uciekli. A Jan poszedł z Marią i dlatego wiedział, jak by był opisał. I jak to było? Jak Pan Jezus umierał na krzyżu i zobaczył swoją mamę pod krzyżem, to powiedział do Jana słowa, jakie? Oto Matka Twoja. A do Jana powiedział, do Maryi, Matko, oto Twój Syn. O, widzisz? Tak Maryi powiedział, masz się opiekować Janem, a Jan będzie się opiekował wtedy materialnym. Tak, prowadź Jana, jak mnie prowadziłaś, miłości Boga i bliźniego, a Jan niech się zatroszczy, żebyś miała gdzie mieszkać, tak? No bo jest moim uczniem, zlecił mu to pod krzyżem. I teraz, kochane dzieci, wszyscy, którzy znają to opowiadanie z Ewangelii, to mówią, że wtedy pod krzyżem nie tylko Jana oddał w opiekę Maryi, Pan Jezus, ale wszystkich ludzi, których Pan Jezus miał. I dlatego my, wiedząc, że mamy Maryję jako królową, jako matkę w niebie, która będzie nas prowadzić do Boga, chcemy być jej dziećmi posłusznymi, chcemy się uczyć od nich i dlatego co roku przy Komunii Świętej dzieci oddają się w opiekę Matce Bożej. Jedna z was wzięła tą karteczkę, to ty sobie zostań tutaj, a wy przynieście te karteczki. Jest druga, dobrze, dwie, trzy, a trzy idźcie przynieście sobie. Bo macie, dobrze, właśnie mówię, trzy, raz, dwa, a trzy. Nie mam tych karteczek. Tutaj podejdę.
niżej, niżej podejdziemy, tak? O, tutaj, tu podejdziemy, to tu, gdzieście były przedtem. Tak, jak tam są dziewczęce służby maryjnej, jedna jest tylko w stroju, to podejdźcie, dziewczyny. Tak, teraz uwaga. To mnie się odwróci na razie. Macie tutaj taki tekst, przez który chcemy powiedzieć Matko Boża, bądź moją opiekunką w życiu. Przeczytajcie, jaka to jest modlitwa. Głośno. Pięknie. To jest taka modlitwa, którą teraz żeście zapoznały, ale ja bym chciał, żebyście teraz w chwili ciszy jeszcze pomyślał, czy ja chcę być dzieckiem Matki Bożej, czy ja chcę, żeby Matka Boża mnie prowadziła, tak jak Pana Jezusa wychowywała w miłości do Boga, do ludzi. Myślę, że chyba każde dziecko chce, żeby Matka Boża była dla niego. I dzisiaj chcę Wam na pamiątkę tego poddania Matce Bożej ofiarować takie pelerynki. To jest pelerynka którejś z dziewcząt, której zostawiła w zakrystii. Mamy też tutaj symbol Maryi, korona. Tak. I dziewczęta w ten sposób chcą powiedzieć Maryjo, bądź moją przewodniczką przez życie. Cała parafia, jak jest święto Matki Bożej, to tak jak nawet nie popatrzcie, obraz na ołtarz założyły z czym? Z Eucharystią na Waszą komunię mamy. Tak, jak jest święto Matki Bożej, to się zakłada taki obraz, taki haw obrusu, na którym co tutaj widać? Maryja, ten symbol Maryja, jeszcze kwiatki. Jakie to są kwiatki, żeśmy poznali? Lilii i są, co jeszcze tam jest? Jeszcze jakieś tam listy są podstawowe, prawda? Żeby w ten sposób powiedzieć, że my, jako cała parafia, mamy Maryję jako przewodniczkę do nieba. I dzisiaj jeszcze raz, ale już tak ze serca, tą modlitwę odmówimy, a wasze koleżanki z dziewczęcej służby maryjnej nałożą każdej z was na sukno taką pelerynkę, żebyście już były włączone do aspirantów. Będziecie w aspirantki na drugi rok. Przyjmiecie już tytuł dziecka Maryi, ale już będziecie miały strój. Tak. Odczytujemy ten akt oddania Matce Bożej. Można się zwrócimy do ołtarza pod krzyż, to w tamtą stronę. Nie będziemy szli, tylko przeczytamy. Proszę bardzo, 3-4. Zakładamy pelerynki, będziemy
blałe, niebieska, niebieski kolor i biały. Nawet to ładnie wygląda. Tak, jeszcze tam poprawcie na ramiona, żeby ładnie wyglądało. Tak. I mamy kandydatki do dziewczęcej służby maryjnej. No, na drugi rok będziecie starały się już uzyskać tytuł dziecka Maryi. Jeszcze tu chodzi, popraw głosy. Popatrz na z tyłu, ja wie, żeby każda wyglądała inaczej. Z tej strony, teraz z drugiej strony. No tak. No to dobrze. Dziękuję Wam bardzo. Jeszcze tu popatrzę, wszystkie wyglądają inaczej. Leon się podpracuje i idziemy do swoich ławek. No dobra, bo jest tutaj w tej stronie, ale nie będę sobie. Dobrze. Tak. Przechodzimy do modlitwy wiernej. Bardzo proszę, które mam przygotowane. Yeah.
w chlebie i winie dajesz człowiekowi pożywienie, którego podtrzymuje i sakrament, który go odnawia. Spraw, aby nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla ciała i dla duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim chciałeś wszystko odnowić, abyśmy mogli uczestniczyć w życiu, które On w pełni posiada. On, będąc prawdziwym Bogiem, uniżył samego siebie i przez krew przelaną na krzyżu przyniósł pokój całemu światu. Dlatego został wywyższony nad całe stworzenie i stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są posłuszni. Przez Niego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Osanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę wśród i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i
daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Anną, Kingą, ze świętymi patronami naszymi chrztu świętego i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Ty, Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbawię złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak.
się. Boże nasz Ojcze, komunia święta, którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie. Spraw, aby podtrzymywała jedność Twojego Kościoła przez Chrystusa, Pana naszego. Przynoszą swoje zobowiązania studenckie, a w środę Księgę Pisma Świętego. Najlepiej, jakbyście mieli takie dla dzieci biblijkę kolorową, ale jak macie tekst taki bez obrazków, to też może być, bo myślę, że w każdym domu jest taka Biblia w całości. Teraz przygotowujemy się przez pół minuty do procesji. Mężczyzn poprosić jednego, żeby otwarł drzwi. Odkupić się, Maria.
Thank you.
pokornego serca. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce największego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przypłakać tym, którzy żerczą Twojego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoim jesteśmy własnością i do Ciebie należy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczył się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, uskardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królem bądź nam, Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Albo błędne mniemania i odmy, albo nieschoda procedziela, przywieć ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności, udziel wszystkim narodom spokoju i ładu, spraw, żeby ze wszystkich ziemi od końca do końca kiedy już miał.
błogosławieństwo dla wszystkich, dla całej parafii, dla tych, którzy pozostali w domach, dla chorych, dla cierpiących. Wielbię Ciebie.